Cezary Łasiczka, program Konfrontacje, w studio profesor Leszek Balcerowicz. Rozmawiamy o książce Odkrywając wolność, przeciw zniewoleniu umysłów. To wybór tekstów, ważnych tekstów, jak rozumiem. Myślę, że dotyczących podstawowych tematów jak państwo, wolność, demokracja, praworządność, jednocześnie bardzo jasnych. Bo starałem się wybierać teksty, które pisali mistrzowie myślenia i mistrzowie słowa, łącznie z takimi klasykami jak Tocqueville, jak John Stuart Mill, jak Constant, La Bastiat, ale także współcześni, jak Popper, Leszek Kołakowski, Jan Winiecki, jeżeli chodzi o polskich autorów. To może trzeba było wydać komiks, panie profesorze. A to następna rzecz, dlatego że to jest, że tak powiem, produkt bazowy i bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób mogło do niego dotrzeć, ale oprócz tego po pewnym czasie pewnie spróbujemy w różnych formach wokół tego bazowego, podstawowego produktu rozpowszechnić, bo chodzi ostatecznie o to, żeby podstawowe treści, ustalenia dostały się do jak największej liczby ludzi. I żeby budować przeciwwagę, takie prawdziwe obywatelskie społeczeństwo, które broni wolności, zwłaszcza wolności przedsiębiorczości, a także wolności słowa. I przeciwstawia się rozrostowi państwowego ustawodawstwa, które ogranicza wolności. Ale walcząc o wolność, przynajmniej wie, o co walczy, tak? No właśnie, żeby wiedzieć, że o wolność nawet demokracji trzeba zabiegać, że ona nie jest dana raz na zawsze, że bez aktywności ona może i będzie ulegać erozji w niektórych wymiarach. Z tą wolnością chyba jest trudno, bo ta wolność, mamy pewne wolności, które gdzieś tam się przemieszczają w jakichś takich strefach, gdzie nie rościmy pretensji, tak? Ale mamy inne wolności, gdzie moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się pana wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się jeszcze jakaś wolność. Chyba mamy problemy z wyznaczaniem tych granic. To jest podstawowy problem i filozoficzny, i problem praktyki politycznej. I wiemy na przykład, że wszystkie podstawowe wolności mają jakieś, czy powinny mieć jakieś moralne ograniczenia, że na przykład nie ma absolutnej, czy nie powinno być absolutnej wolności słowa, bo jeżeli ktoś na przykład poprzez wypowiedzi, no wyobraźmy sobie, że ktoś krzyczy w zatoczonym kinie pożar, tak, ze złośliwości, no to przekracza granicę wolności słowa. Ale co jest uderzające? Jeżeli czyta się literaturę, wypowiedzi różnych intelektualistów, że taka jest pewna wolność, to jest zasadnicza dla warunków życia milionów ludzi. I to jest wolność przedsiębiorczości, to znaczy prywatna własność, konkurencja, wolność zawierania transakcji, również z obcymi, czyli wolny handel. I to jest najważniejsza wolność dla elementarnych warunków życia. I właśnie ta wolność, o dziwo, podlegała największym atakom i podlega. Najbardziej drastycznym atakiem był marksizm, który ogłosił podstawy wolności gospodarczej, czyli własność prywatną i rynek, za przestępstwo. I co gorsza, to było wcielone w życie z rezultatami, których to odczuwaliśmy w Polsce na własnej skórze przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej. Ale jeżeli popatrzeć na głośnych niektórych intelektualistów na Zachodzie, to tam wolność gospodarcza podlega także ciągłym atakom. A czy ta wolność do zawierania kontraktów nie jest odpowiedzialna częściowo lub całkowicie za osoby, które zawarły tak zwane, podpisały umowy śmieciowe? Teoretycznie wolny wybór, ale pewnie panie jak się redaktorze, przyjrzymy... użył pan wrogiego określenia i to jest, rezultatem wrogu wolności. Bo przez pogardliwe określenie wolności, umowy śmieciowe ma się na myśli elastyczną umowę. Tak? I teraz samo określenie umowy śmieciowej, nie chodzi mi o pana, chodzi o powszechne wprowadzenie do obiegu publicznego pogardliwego określenia negatywnego, które zastępuje analizę. I to jest przykład takiej działalności, która prowadzi, czy może prowadzić do erozji wolności. I stąd trzeba to podważać. Natomiast jeżeli chodzi o wyjaśnienie tego. Elastyczność tak, tylko czasami zapominamy o okolicznościach. To znaczy albo podpisujesz, albo nie pracujesz. Nieważne, co jest w umowie, tylko ważne są chyba okoliczności, ale w jakich co jest źródłem, trzeba sięgnąć głębiej, co jest źródłem w Hiszpanii, czy było w Grecji, w Portugalii, we Włoszech, upowszechnienie się umów elastycznych. Ogromne przywileje u ludzi, którzy byli na tak zwanych normalnych umowach. Otóż ich nie można było prawie zwolnić. Albo trzeba było płacić wysokie odszkodowania w Hiszpanii, albo pracownik przyszedł do sądu pracy i sąd go przywracał do pracy, to prowadziło do tego, że przedsiębiorstwa, które miały problemy, nie mogły zwalniać tych pracowników,
i wpadały w jeszcze większą zapaść. I w związku z tym zamiast zliberalizować te podstawowe umowy, wprowadzono drugą kategorię, umów elastycznych. A czy mówimy o tych samych przedsiębiorstwach, które wyprowadzały zyski przez kilkanaście rajów podatkowych? Nie, to było powszechne w tych krajach. I to jest przykład patologicznych przepisów, które następnie rodzą w charakterze wyjścia, prawda, umowy elastyczne, ale te umowy, te przywileje polegające na niemożliwości zwolnienia były przecież wprowadzane przez państwo pod naciskiem związków zawodowych, a z kolei państwo, które nie chciało usunąć tych przywilejów, zrobiło wyjście rezerwowe. Właściwym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie utrudnień w zwalnianiu pracowników po to, żeby ratować gospodarkę. I zresztą te kraje to zrobiły. Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania, walcząc z kryzysem, którego dorobiły się właśnie wskutek między innymi złej polityki gospodarczej, głęboko zliberalizowały prawo pracy. Czyli jeszcze raz, tak zwane umowy elastyczne, nie będę używał się, tak, umowy elastyczne były produktem, czy były odpowiedzią na złą politykę gospodarczą państwa. Czyli państwo, które prowadziło złą politykę gospodarczą, żeby tę politykę naprawić, ukarało tych, z którymi tak jest, zawarło i wprowadziło, umowę. Bo z oportunizmu, czy obawiając się presji ze związków zawodowych, nie zrewidowały tego bardzo restrykcyjnego prawa, ale chcąc jakoś ulżyć tej sytuacji, nie do utrzymania, wprowadziły wejście rezerwowe i w rezultacie powstał niesprawiedliwy podział na dwie grupy pracowników, uprzywilejowanych, tak zwanych insiders, i dyskryminowanych, tych, co mieli tylko umowy elastyczne. I to jest gorsze rozwiązanie niż takie, które obowiązuje na przykład w Wielkiej Brytanii, że jest łatwość zatrudniania, ale także nie ma ogromnych trudności zwolnienia. Bo co robi przedsiębiorstwo, które nie może zwolnić? Nie zatrudnia. Bo się boi. Zwalniają, znaczy będą zatrudniać. Tak, jedno wiąże się z drugim i to nie jest spekulacja. To mamy na to wiele badań empirycznych. Panie profesorze, nie boi się pan, że w kraju, w którym nie czytamy książek, będziemy się obawiać sięgnąć po 1000 stron tekstu? No więc uspokajam, że po pierwsze jednak sporo ludzi czyta, po drugie tej książki nie ma konieczności, żeby sporo czytać bohaterów, sobie. Akcja różnie. Tak, że można sobie wybierać eseje rozmaite, że można czytać od środka, od początku, od końca. Nowy Kortazar polski. I mam nadzieję, że nie będzie to tak trudne, bo teksty są bardzo jasne. A ma pan swoich faworytów? Mam. Starałem się wybierać takie teksty, które moim zdaniem są bardzo dobre i bardzo jasne. I wśród tych tekstów jest amerykański filozof Robert Nozick, mistrz jasnego myślenia i pisania na tematy trudne. Na dodatek z ogromnym poczuciem humoru, niestety parę lat temu umarł. Są teksty Richarda Epsteina, wybitnego prawnika amerykańskiego, który pisze z pozycji konstytucyjnych na temat praworządności i ochrony wolności. Czytam Leszka Kołakowskiego, więc z przekonaniem go tutaj umieścię. Jest mistrz jasnego myślenia Fryderyk Bastiat. To jest pierwsza połowa XIX wieku. No, dla przykładu. Jak on zdefiniował państwo? To jest żartobliwe. Państwo to wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć kosztem innych. To nazywamy teraz redystrybucją dochodu. Ale także sporo klasyki. Hume, Smith, Mill. O, James Madison, czwarty prezydent Stanów Zjednoczonych i największy myśliciel wśród prezydentów. On napisał, to zacytuję go. Dwa zdania na temat państwa. Gdyby ludzie byli aniołami, żaden rząd czy administracja nie byłyby konieczne. Gdyby aniołowie mieli rządzić ludźmi, ani wewnętrzna, ani zewnętrzna kontrola nad rządem nie byłaby konieczna. W tych dwóch zdaniach zawiera się właściwie, jest jeszcze jedno genialne zdanie. To jest John Acton, druga połowa XIX wieku. Każda władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje absolutnie. Co z tego wynika? Jeżeli chcemy mieć dobre państwo, musimy je powstrzymać przed rozrostem, czyli państwo musi być ograniczone, bo każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. Zakończyliśmy Lordem Actonem, takie motto, jak rozumiem, dla naszych słuchaczy i dla naszych polityków. Moim gościem był profesor Leszek Balcerowicz. Rozmawialiśmy o wolności, odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów. To zbiór tekstów, którego dokonał pan profesor i opatrzył wstępem. Bardzo dziękuję za wizytę. Ja dziękuję bardzo.